Zajęcie miejsc. Mamy trzecie posiedzenie Zgromadzenia Związku drugiej kadencji. Wielkopolski Transport Regionalny. Dzisiaj jest 19 września 2024 roku. Przypominam Państwu, że całe posiedzenie naszego związku jest nagrywane, jak to na wszystkich naszych sesjach, więc a że jesteśmy związkiem tego rodzaju, no to nagrania się po prostu odbywają. Cześć. Otwieram posiedzenie i stwierdzam kworum. Jest to trzecie posiedzenie, tak jak powiedziałem, naszego Związku Wielkopolski Transport Regionalny. Listę obecności sprawdziliśmy, kworum mamy. Chciałbym też Państwa poinformować, że w miejsce pana prezydenta Poznania, pana Jacka Sikorskiego, Rada Miasta wyznaczyła uchwałą 28 maja tego roku jego przedstawiciela, zastępcę prezydenta, pana Mariusza Wiśniewskiego, którego witam serdecznie. Witam zresztą Państwa wszystkich, bez wymienia nazwisk. I wszystkich pozostałych gości, którzy biorą udział w dzisiejszym posiedzeniu. Kworum mamy w przypadku obecności co najmniej 19 przedstawicieli członków związku. Mamy 20, w związku z tym to kworum jest zapewnione. Przypominam też, że uprawnieni do głosowania są wyłącznie członkowie zgromadzenia. W trakcie głosowań imiennych goście nie zabierają głosu. Przechodzimy do punktu drugiego, który bym chciał przegłosować porządek obrad. I tu jedna uwaga, że na wniosek zarządu związku proponuję wycofać z niniejszego porządku obrad w punkcie 5, podpunkt 5, druk numer 22. Z projektem uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych uczestników związku w roku 2023. W pozostałym zakresie ten porządek pozostałby bez zmian, ale chciałbym, żeby pan dyrektor na ten temat się wypowiedział. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem przeprosić za to całe zamieszanie. Po prostu efekt był tego taki, że wraz z materiałami na dzisiejsze zgromadzenie wysłaliśmy po prostu nieaktualną wersję tej uchwały. Ta prawidłowa została przyjęta przez zarząd, tylko przy przygotowywaniu materiałów po prostu podpięto niewłaściwą wersję, także tu chcę uspokoić. Tu nie chodzi o kwestię, że będziemy ubiegać się o więcej pieniędzy czy cokolwiek. Po prostu chcę przypomnieć, że zeszły rok był dość taki szczególny. Myśmy 31 maja rozesłali tą pierwotną wersję, gdzie bardziej chodziło o rozliczenie pracy przewozowej, a ta ostateczna wersja została rozliczona jak gdyby w trzech okresach, czyli styczeń, czerwiec, lipiec, listopad i grudzień. No i tą wersję przyjął zarząd, ale nie została ona rozesłana, także najmocniej przepraszam, a to, żeby nie być posądzanym, że podejmujemy jakąś decyzję niezgodnie z prawem, to tutaj pan mecenas jednak radził, żeby już tą ostateczną i prawidłową wersję procedować na kolejnym zgromadzeniu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są pytania do pana dyrektora? W takim razie głosujemy porządek obrad bez tego punktu. Tu uznajemy, że zasadne, żeby go zdjąć. Przegłosujemy to razem, a zapiszemy, jakby ktoś był przeciw, że ta osoba była przeciw. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przyjęto został porządek obrad. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informuję, że na moje ręce nie wpłynęła żadna uwaga do protokołu
ze zgromadzenia poprzedniego. Czy ktoś by chciał w tej chwili jakieś uwagi złożyć do protokołu? Nie ma. W takim razie, drodzy Państwo, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie przyjęliśmy treść protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przechodzimy do punktu czwartego. W związku z tym, co już przed chwilą powiedziałem, Rada Miasta Poznania przeniosła uprawnienia do reprezentacji w Zgromadzeniu Związku z Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, na zastępcę pana Mariusza Wiśniewskiego. Tym samym zgodnie... Mariuszka? Tak, to mówił ojciec. Taki uprzejmy przewodniczący. Tak mam dzisiaj. Tym samym, zgodnie z zapisami paragrafu 11 Statutu Związku, pojawiła się konieczność powierzenia funkcji jednego z wiceprzewodniczącego zgromadzenia innemu przedstawicielami. Zadaniem... Aha, bo że mamy komisję skrutacyjną, musimy wybrać. I tu ja zaproponuję trzy osoby, jak Państwo będziecie chcieli ten skład powiększyć, to będziemy zapisywać. Pan Tomasz Stelmaszyk, wójt komornik. Pani Ilona Klak, przedstawiciel Śremu. I pani Aleksandra Sadowska, przedstawiciel powiatu poznańskiego. Czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał brać udział w komisji skrutacyjnej? Nie widzę. W takim razie kto? A Państwo wyrażacie zgodę? Tak. Pan Tomek? I pani też. Dobra, dziękuję bardzo. Głosujemy za całym składem. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego składu komisji skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęliśmy jednogłośnie komisję skrutacyjną. Myślę, że teraz Państwo byście mogli się ukonstytuować. To będzie szybka dzisiejsza sesja Rady Związku. Bardzo proszę, rozumiem, że przewodniczący będzie przemawiał, tak? Tak, panie przewodniczący, zostaliśmy już ukonstytuowani. Mam tą wielką przyjemność być przewodniczącym tej komisji. Ja może powiem tylko krótko. Państwo mają w swoich materiałach zasady głosowania. One są dla większości na pewno znane, ale może dwa, trzy punkty najważniejsze. To jest głosowanie tajne. Komisja skrutacyjna jest trzyosobowa. Wybiera spośród kandydatur, które będą zgłoszone. Po zgłoszeniu kandydatur, kiedy pan przewodniczący zamknie już listę, wydrukujemy karty do głosowania, rozdamy państwu. I uznaliśmy, że jest nas tak niewielu, że każdy z Państwa później albo do urny podejdzie i wrzuci, albo urna przyjedzie do Was. Tak? Zobaczymy, ile będzie kandydatów.
zastrzegamy sobie prawo do zmiany jeszcze, jeśli będzie za dużo kandydatów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jak słyszeliśmy, jest przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pan Tomasz Tomaszyk. Zasady pan przewodniczący w skrócie przedstawił głosowania, zresztą wszyscy wiemy, jak one wyglądają. I przechodzimy do punktu 5 naszego porządku obrad. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku. Przypominam, że zgodnie z paragrafem 11 ustęp 1 statutu Związku Zgromadzenie zobowiązane jest wybrać ze swego grona wiceprzewodniczącego. Pozwolę sobie w tym punkcie, gdzie jest zgłaszanie kandydatur, zaproponować pana Mariusza Wiśniewskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania, jako wiceprzewodniczącego Związku. I otwieram w tej chwili listę, jeżeli ktoś by chciał jeszcze zaproponować wiceprzewodniczącego. Pan Mariusz wyraża zgodę oczywiście. Tak, dziękuję bardzo. Nie widzę i nie słyszę, żeby ktoś był chętny. W związku z tym zamykam listę. Wydaje mi się, że autoprezentacji pan prezydent Wiśniewski nie musi robić, bo wszyscy go znamy od wielu lat, w związku z tym. Ale jeżeli ktoś by taką... A może sam chce? Może sam chce, może by ktoś wyraził życzenie, żeby zapromował się. Panie prezydencie. Panie starosto, szanowni państwo, dziękuję za zgłoszenie. Czuję się w obowiązku oczywiście podjąć tego wyzwania, jeśli będę zaakceptowany przez państwa. To jest oczywiste, że łączy nas wiele tematów, jeśli chodzi o samorządy tej aglomeracji poznańskiej, nie tylko kolej metropolitalna, nie tylko współpraca w Metropolii Poznań. W przypadku tutaj naszego związku jest ona jeszcze szersza. Widzimy olbrzymi postęp, jeśli chodzi o sytuację obsługi komunikacją autobusową naszych gmin. Jest to wielka zasługa naszej wspólnej współpracy. Jako miasto Poznań też będziemy dokładać wszelkich starań, żeby ta współpraca mogła się rozwijać ku pozytywnej obsłudze mieszkańców naszych gmin i miast. Myślę, że przed nami jest wiele wyzwań. Wiadomo, że transport publiczny jest w tych obszarach jeszcze pozamiejskich na pewno tym obszarem, który wymaga wzmocnienia. Jest wiele pracy przed nami, ale niewątpliwie nie ma alternatywy dla tych naszych wspólnych działań, podobnie jak w przypadku kolei metropolitalnej, którą też jest zaangażowany pan starosta, samorząd województwa i też wiele gmin tutaj reprezentowanych. Tak też zakładam, że nasz związek też pozwoli nam te działania rozwijać. Także jeszcze raz dziękuję za zgłoszenie i oczywiście ze swojej strony tutaj deklaruję zaangażowanie, solidne zaangażowanie miasta Poznania w tę naszą wspólną pracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. W związku z tym, że mamy jednego kandydata, bardzo proszę Komisję Skrutacyjną, żeby przygotowała kartki do głosowania. No i ogłaszam chwilę przerwy, żeby Komisja Skrutacyjna ten czas poświęciła na przygotowanie.
Szanowni Państwo, uznaliśmy już, że jesteśmy gotowi. Prosimy o uwagę. Będziemy czytali alfabetycznie po kolei wszystkich obecnych. Jest nas 20. Osoba podchodzi, odbiera kartkę, wrzuca do urny głos, siada na miejsce. Tak będziemy, tak żeby to miało... bierze kartkę, wypełnia i wrzuca. Nie muszę kolegom burmistrzom przypominać, że jest jeden kandydat. Są trzy ramki, to tylko w jednej ramce możemy zaznaczyć krzyżyk. Dwie linie, które się wycinają. Zaczynamy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zaczynamy. Tak. Tak, pan burmistrz już zbliża się. Prosimy o przygotowanie się Kazimierz Breś, wójt gminy Kamieniec. Przypominam, głosowanie jest tajne, nie zaglądamy, koledzy. Kolejna osoba, zapraszamy wójta gminy Tarnowo, Tadeusz Czajka. Przygotuje się pani Agnieszka Górczewska, przedstawiciel miasta Poznania, a w dalszej kolejności pan starosta Jan Grabkowski. Kolejna osoba, Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. Żeby nie pomylił. Tak, czytelnie prosimy, żebyśmy nie mieli problemu, czy to krzyżyk. Ja sobie zawsze zdjęcie robię. Gmina Śrem. Zapraszamy panią Ilonę. Kolejna osoba to Paweł Kubiak, wójt Kuślina. W dalszej kolejności Radosław Janoszka, gmina Duszniki. Kolejna osoba, pan starosta Tomasz Ubiński. A po panu staroście Konrad Malicki, gmina Czempin.
Dominik Michalak, pan burmistrz gminy Mosina, miasta i gminy. Po panu burmistrzu pan Stanisław Piechota, wójt Międzichowa. Następnie Aleksandra Sadowska, przedstawiciel powiatu poznańskiego. I później Sławomir Skrzypczak, wójt Dopiewa. Po wójcie Dopiewa pan Krzysztof Sobkowski, gmina Międzychód. Tak, teraz ja będę. Dobrze, teraz moja osoba i przygotuje się pan Andrzej Wilkoński, powiat nowotomyski, a za panem Andrzejem Grzegorz Wiśniewski, gmina Śrem. Tak, kolejna osoba, pan prezydent Mariusz Wiśniewski i po panu prezydencie Mariusz Zgański, powiat grodziski. Czy ja wszyscy, nie mamy? Czyli czy nam ktoś się spóźnił? Ktoś omyłkowo w zastępstwie wpisał. Czy nie ma tego pana? Ja napisałam nieważne, bo w zastępstwie ktoś się tu podpisał. No to by trzeba było skreślić. Okej, okay, wszystko się zgadza. Trzeba było, nie? Do tego nie ma. Wszystko się zgadza. Udajemy się, rozumiem. Po chwilę przerwy robimy.
Protokół z wyboru wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w dniu 19 września. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Stelmaszek, członek Komisji Ilona Klak, członek Komisji Aleksandra Sadowska. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba uprawnionych do głosowania przedstawicieli uczestników związku obecnych podczas zgromadzenia 20. Zgłoszeni kandydaci Mariusz Wiśniewski. Liczba przedstawicieli uczestników związku, którym wydano kartę do głosowania 20. Liczba kart wyjętych z urny 20. Karty prawidłowe ważne 20. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 20. Dla poszczególnych kandydatów głosów za. Mariusz Wiśniewski, oddano głosów 20. Chciałem być pewny tego, co czytam. Tak, dla... Jeden kandydat, członkowie komisji podpisali się pod tym. Panie prezydencie, gratulujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję komisji za sprawne przeprowadzenie naszego głosowania. Podsumowując, głosowanie tajne zostało przeprowadzone nad kandydaturą pozwalającą każdemu uprawnionemu do głosowania indywidualnie, samodzielnie oddać głos na wybranego kandydata. Uchwała zatwierdzająca wybór jest wyrażeniem przez zgromadzenie opinii, że wybory przeprowadzono zgodnie z zaakceptowaną wcześniej procedurą. No i treść uchwały przeczyta pan przewodniczący. Pan wiceprzewodniczący nowy już zajął miejsce przynależne tej funkcji i przechodzimy do następnego punktu. Druk numer 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny. To była uchwała numer 95/1/23 z 28 listopada ubiegłego roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę panią księgową o zreferowanie. Dzień dobry państwu. Ponieważ zgodnie z artykułem 229 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z budżetem, czyli w związku z planem finansowym, konieczna jest dokonana korekta wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ kolejną uchwałą, którą tutaj państwo macie zaproponowaną, jest uchwała o zmianie planu finansowego związku na rok 2024. I tutaj ogólnie tylko powiem, że główną zmianą WPF-u to jest zwiększenie dochodów o kwotę 1 525 zł 207 1 200
jeszcze raz, przepraszam, 1 525 270 zł i o tą samą kwotę zwiększamy wydatki naszego budżetu. Szczegółowo omówię przy następnej uchwale, bądź teraz mam omówić i te zmiany. Tak, dobrze, to w takim razie tak, zwiększamy dochody w związku o kwotę 1 225 tysięcy złotych w związku z tym, że po przeanalizowaniu realizowanych usług przewozowych zwiększamy o tą kwotę, ponieważ zwiększy nam się refundacja ulg ustawowych. Dodatkowo zwiększamy o kwotę 247 205 zł składki członkowskie z tytułu pracy przewozowej i dotyczy to głównie przeliczenia i urealnienia pracy przewozowej świadczonej w gminach Czciel, Miedzichowo, Duszniki oraz Brudnica. Dodatkowo w rozdziale 75095 pozostała działalność tam, gdzie mamy nasze koszty biura. Zwiększamy ten rozdział składki na utrzymanie biura o 53 065 zł. To jest wynik zwiększenia składki na pracę przewozową, ponieważ te składki są liczone wartościowo proporcjonalnie. Jeśli chodzi o wydatki, zwiększamy w rozdziale 60 004 lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 472 205 zł i to jest suma składek, podwyższonych składek plus tej refundacji ulg przewozowych. I to jest kwota przeznaczona oczywiście na świadczone usługi przez firmę PKS Poznań i PKS Poznań. Dodatkowo w rozdziale tej administracji publicznej związanej z działalnością biura dokonujemy korekt wynikających z analiz wykonania planu finansowego budżetu za okres 8 miesięcy oraz potrzeb i zawartych umów i są tutaj dokonywane drobne korekty, czyli z tytułu zwiększenia tych składek, o których mówiłam wcześniej, te 53 065 zł, zwiększamy wynagrodzenia o kwotę 17 105 zł, ponieważ zatrudniliśmy dodatkowego pracownika na pół etatu w biurze. Jest to pomoc księgowej, kadrowej i wynika to przede wszystkim z zapewnienia gdyby bezpieczeństwa pracy związku. O 10 tysięcy zmniejszamy składki na fundusz pracy, ponieważ struktura zatrudnienia jest taka, że po przekroczeniu określonego w przepisach wieku nie nalicza się tych składek. Zwiększamy o 20 104 zł wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. To wynika głównie z tego, że tutaj pan dyrektor rozpoczął już intensywne prace nad przygotowaniem planu transportowego i niektóre z usług, znaczy niektóre informacje potrzebne do sporządzenia tego planu wymagają dodatkowego przetworzenia i przygotowania i z tego tytułu są zawarte umowy cywilnoprawne. Zmniejszamy o 7146 zł zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększamy o 10 tysięcy pozostałe usługi. To też wynika z tych umów zawartych na przygotowanie tych danych do opracowania planu transportowego. Zwiększamy o 12 tysięcy opłaty za administrowanie czynszy i budynki, ponieważ z umowy wynika, że stawka czynszu podlega rewaloryzacji. Zwiększamy podróże krajowe o 1000 zł, zwiększamy odpis na Fundusz Zakładowy Świadczeń Socjalnych o 3650 zł. To jest kwestia przeliczenia etatów i urealnienia tego odpisu. Zmniejszamy o 376 zł podatek od osób prawnych, bo to jest do wysokości realnie wykonanej kwoty, czyli zapłaconego podatku. Zwiększamy o 582 zł podatek od nieruchomości.
Wprowadzamy nową pozycję do naszego budżetu, czyli opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i to jest podatek od środków transportu, druga rata, którą musimy zapłacić od posiadanych przez Związek Autobusów. Zmniejszamy o 1000 zł szkolenia do kwoty 6 tysięcy i to są zmiany, które dokonujemy w budżecie na rok 2024 i tak jak powiedziałam na początku, wynika też z tego konieczność urealnienia naszej wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Nie widzę, że to ogłaszam głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3, druk numer 20, uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny numer 96/1/23 z 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2024. Bardzo proszę o... Proszę. A łącznie było mówione. Okej, dziękuję bardzo. Jakieś pytania są w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu numer 4, druk numer 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu numer 7 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, spółka akcyjna, na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich. Referuje pan dyrektor Rusek. Bardzo proszę. Jak gdyby ta uchwała jest następstwem właśnie przed chwilą przyjętych uchwał. Z uwagi na to, że od 2 września uruchomiliśmy nowe połączenia. Te nowe połączenia to jest zwiększenie częstotliwości na linii 307 łączący Nowy Tomyśl przez Miedzichowo do i Trzciel do Jabłonek oraz 3 parkursów z Jabłonek przez Trzciel do Zbąszynia. W tym momencie, aha, no i oczywiście najważniejsza linia 4 pary kursów z Dusznik do Szamotu. Tego następstwem jest to, że wynagrodzenie płacone PKS-owi ulega zwiększeniu o 165 tysięcy złotych. No i z tego tytułu jak gdyby podwyższamy wartość całej umowy. Przypominam, że jest to umowa zawarta od 1 lipca 2023 i będzie ona ważna aż do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2024. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy jakieś pytania są do pana dyrektora? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta przez Państwa jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Komunikaty i oświadczenia. Czy są takowe? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Interpelacje i zapytania. Następny punkt. Dziękuję bardzo. 8. punkt. Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za sprawne uruchomienie tych kursów, o których tutaj już była mowa na terenie między innymi gminy Miedzichowo, ale i gmina Trzciel i w kierunku Zbąszynia, bo to rzeczywiście świadczy o sprawności działania związku i efektywności. Mieszkańcy pozytywnie bardzo to odebrali. Ale chciałbym jeszcze, bo teraz od września pojawił się następny, no wiadomo, młodzież zaczęła dojeżdżać do szkół i tutaj kierunek Pniewy nam się pojawił właśnie z Bolewice, ale i Trzciel do szkół średnich.
więc nie wiem, taka prośba też rodziców o pochylenie się nad tym kierunkiem i uruchomienie takiego, tylko dojazd do szkoły, tak żeby do tej ósmej, bo powrót jest, powrót pasuje, tylko jest problem z dojazdem do szkół. Kto odpowie na to pytanie? Dziękuję bardzo. Wystarczy wyjaśnienie? Dzięki. Panie Przewodniczący, tylko króciutko. Prace już trwają. Myślę, że w najbliższym czasie poinformujemy o możliwościach, że tak powiem, uruchomienia takiego połączenia, które no dzisiaj już jest obecnie, znaczy z połączenia dwóch połączeń istniejących, także robimy wszystko, żeby od 1 października takie połączenie było gotowe. Jeżeli się nie da, no to myślę, że góra 15 października i uruchamiamy. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do wolnych głosów. I przechodzę do ostatniego punktu, moi drodzy. Udało nam się w godzinie zamknąć. Zamykam posiedzenie dzisiejsze. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za sprawność, bo to jest niezwykle ważne. No nie udało się.